To, że trzeba w ogóle zadbać o regularną kopię ważnych danych, to już oczywiste. W znaczącej części przypadków rozwiązanie, w którym w wypadku awarii sprawna naprawa czy zastąpienie uszkodzonego serwera i przywrócenie danych to wystarczające rozwiązanie. Ryzykujemy przestojem w pracy kilku godzin, ewentualnie ponowne wprowadzenie danych, jakie wprowadziliśmy od stworzenia regularnej kopii do awarii. Lecz czasem standardowe podejście to za mało. W niektórych sytuacjach przy pewnej skali świadczonych usług, np. sklepy internetowe czy serwisy, z których korzysta duża ilość użytkowników, zaczynają mieć zupełnie inne wymagania. W takich przypadkach każda awaria powodująca zatrzymanie usług to realne straty finansowe, bo np. klienci nie mogą robić zakupów, czy korzystać z usług. Tym bardziej straty informacji o dokonanych transakcjach nie są do odtworzenia, o stratach wizerunkowych nie wspominając. Wówczas budujemy infrastrukturę tak, żeby awaria pojedynczego elementu nie mogła spowodować zatrzymania usług. Przygotowujemy scenariusze działania już nie tylko co zrobić, jak zepsuje się dysk, zasilacz, lecz także co zrobić, jak zepsuje się cały serwer przez problemy z awarią sieci, zasilania w serwerowni, po tak skrajne scenariusze jak pożar całej serwerowni, w której mamy serwery. Tak, to już się zdarzało. Oddzielną serią zagadnień przy pewnej skali użytkowników są możliwości pojedynczych urządzeń, które zawsze w pewnym momencie się kończą. W takich sytuacjach konfigurujemy infrastrukturę potrafiącą elastycznie rozkładać obciążenia tak, żeby obsłużyć ilość użytkowników, często znacznie przekraczającą możliwości pojedynczego serwera. Również kwestią czasu przy pewnej skali usług jest zmierzenie się z różnymi rodzajami ataków na infrastrukturę, na które też trzeba się przygotować. Bardzo ważnym wówczas staje się monitoring infrastruktury, pozwalający nam na bieżąco reagować na zdarzenia i problemy, zanim użytkownicy w ogóle będą w stanie je odczuć.